Mając zainstalowany system operacyjny Windows 7, a chcąc zmienić ustawienie BIOS-u na tryb pracy HCI, niestety możemy napotkać się z niemożliwością załadowania systemu, a konkretnie blue screenem oraz automatycznym restartem komputera. Dzieje się tak, ponieważ system nie posiada odpowiednich sterowników. Na szczęście sprawdzony sposób na to, aby przełączyć kontrolę SATA w tryb pracy HCI bez konieczności reinstalacji systemu, co niestety jest często doradzane na forach jako jedyne rozwiązanie. Przed zmianą trybu pracy z IDE na HCI musimy dokonać niewielkiej modyfikacji rejestru systemowego. Klikamy na Start, a w polu wyszukiwania wpisujemy RecEdit. Następnie przechodzimy do klucza HKI Local Machine, System, Current Control Set, Service i MSAHCI. W sekcji z prawej strony klikamy prawym przyciskiem myszy na Start. Z podręcznego menu wybieramy Modyfikuj. W polu tekstowym zmieniamy wartość na 0, po czym zatwierdzamy. Teraz uruchamiamy komputer ponownie i wchodzimy do BIOS-u. W zależności od płyty głównej przechodzimy do konfiguracji SATA i zmieniamy tryb pracy portów z IDE na AHCI. Po wykonaniu tych czynności wciskamy F10 i zatwierdzamy. Po załadowaniu systemu operacyjnego automatycznie powinny zainstalować się sterowniki do kontrolera SATA. Jeśli jednak wystąpi jakikolwiek problem podczas instalacji, należy zainstalować sterowniki do chipsetu płyty głównej.